Poselstwo trzeciego anioła. Gdy zakończyła się służba Jezusa w miejscu świętym, a przyszedł on do Najświętszego i stanął przed arką zawierającą zakon Boży, wtedy wysłał innego anioła z trzecim poselstwem do świata. Anioł ten otrzymał do ręki pergamin i stąpił na ziemię, aby w mocy i w majestacie nieba głosić straszne ostrzeżenie wraz z okropną groźbą, jaka kiedykolwiek była dana ludziom. To poselstwo zostało podane w celu ochronienia dzieci Bożych poprzez wskazanie na będące tuż przed nimi czas pokus i trwogi. Anioł powiedział, będą musieli podjąć zacięty bój z bestią i jej obrazem. Jedyną ich nadzieją na życie wieczne to nie ugiąć się. Choć przy tym życiu, ich życiu będzie zagrożone, muszą mocno stanąć za prawdą. Następującymi słowami trzeci anioł zakończył swe poselstwo. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiary Jezusa. Gdy powtarzał te słowa, wskazywał na świątynię w niebie. Umysły wszystkich, którzy przyjmą to poselstwo, kierowane są na Najświętsze, gdzie Jezus stoi przed skrzynią przymierza, dokonując ostatecznego wstawiennictwa za tych wszystkich, dla których trwa jeszcze łaska, oraz za tych, którzy nieświadomie przestąpili zakon Boży. Pojednanie to dokonuje się zarówno za sprawiedliwych zmarłych, jak i sprawiedliwych żyjących. Obejmuje ono wszystkich tych, którzy zmarli w zaufaniu do Chrystusa, a którzy nie otrzymawszy światła odnośnie zakonu Bożego, grzeszyli nieświadomie, przekraczając Jego przepisy. Potem, gdy Jezus otworzył drzwi Najświętszego, lud Boży otrzymał światło o sabacie i został poddany próbie tak jak dawniej lud izraelski, aby można było się przekonać, czy zachowa prawo Boże. Widziałem trzeciego anioła, jak kierował ich wzrok w górę i ukazywał zawiedzionym duszą drogę do Najświętszego Świątyni Niebiańskiej. Jeśli wiarą wejdę do Najświętszego, znajdą tam Jezusa, a zakwitnie im nowa radość i nadzieja. Widziałam, jak spoglądali wstecz i powtarzali swe przeżyte doświadczenia, począwszy od głoszenia powtórnego przyjścia Jezusa, aż do czasu, gdy minął 1844 rok. Wtedy dostrzegli wyjaśnienie swego rozczarowania i ponownie napełniła ich radość i pewność. Trzeci anioł wyjaśnił im przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i zrozumieli, że Bóg rzeczywiście prowadził ich swą tajemniczą opatrznością. Pokazano mi, że ostatki szły za Jezusem do Najświętszego. Tam zobaczyły arkę oraz ubłagalni, urzeczeni zostali jej chwałą. Wtedy Jezus podniósł wieko arki i oto zobaczyli w niej kamienne tablice z wypisanymi na nich 10 przykazaniami. Patrząc na te wręcz żywe Boże wypowiedzi, cofnęli się z drżeniem, gdy wśród 10 świętych nakazów ujrzeli 4 przykazanie otoczone aureolą chwały świecącej jaśniejszym światłem niż pozostałe 9. Nie znaleźli niczego, co by utwierdziło w ich mniemaniu, że sabat jest zniesiony lub zmieniony na pierwszy dzień tygodnia. Przykazanie to brzmi tak samo jak wtedy, gdy Bóg uroczystym głosem i w ogromnym majestacie przy blasku błyskawic i grzmotów podał je na górze Synaj. Jest ono takie samo jak wtedy, gdy zostało zapisane Jego własnym palcem na kamiennych tablicach. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Zdumieli się, widząc, jaką troską otoczono 10 przykazań. Zobaczyli je złożone w pobliżu Jahwe, zacienione i chronione Jego świętością. Widzą też, że deptali 4 przykazanie dekalogu, a przestrzegali dzień wprowadzony przez pogan i papistów, zamiast dzień poświęcony przez Jahwe. W pogorze, uniżając się przed Bogiem, opłakiwali swoje przeszłe przestępstwa. Widziałem, jak kadzielnicy dymiło kadzidło, gdy Jezus przedkładał ich wyznania i modlitwy swojemu Ojcu. Podczas gdy to czynił, na Jezusie i na tronie łaski spoczęła jasna światłość, a szczere, modlące się dusze, będące zasmucone, ponieważ się dowiedziały, że były przestępcami zakonu Bożego, zostały pobłogosławione i oblicza ich zajaśniały nadzieją i radością.
Przyłączyły się do dzieła trzeciego anioła i wraz z nim zaczęły głosić owo doniosłe ostrzeżenie. Początkowo niewielu przyjmowało je, lecz oni z oddaniem nadal rozgłaszali to poselstwo. Następnie widziałem, że coraz więcej ludzi przyjmowało poselstwo trzeciego anioła i łączyło swe głosy z tymi, którzy pierwsi głosili te ostrzeżenie. Czcili też Boga przestrzeganiem Jego świętego dnia odpoczynku. Wielu, którzy przyjęło trzecie poselstwo, nie miało żadnych doświadczeń w dwóch poprzednich poselstwach. Szatan wiedział o tym i skierował na nich swe złośliwe oko, aby ich zniszczyć. Ale trzeci anioł skierował ich uwagę na najświętsze i na tych, którzy mieli doświadczenia w poprzednich poselstwach, a ci, którzy posiadali doświadczenie w minionych poselstwach, wskazywali im drogę do niebiańskiej świątyni. Wielu widziało w poselstwach anielskich doskonały łańcuch prawdy i z radością przyjmowało je w ich kolejności, by potem w wierze pójść za Jezusem do niebiańskiej świątyni. Poselstwa te przedstawiono mi jako kotwice ludu Bożego. Ci, którzy zrozumieją i przyjmą ją, będą zachowani od różnorodnych zwiedzeń szatana. Po wielkim rozczarowaniu w 1844 roku szatan i jego aniołowie zajęli się gorliwym zastawianiem sideł w celu zachwiania wiary ciała społeczności. Wpłynęli oni przede wszystkim na umysły osób doświadczanych już w poselstwach i posiadających pozory pokory. Niektórzy z nich twierdzili, że spełnianie pierwszego i drugiego poselstwa należy szukać w przyszłości, podczas gdy inni wskazywali wstecz na daleką przeszłość, wyjaśniając, że one już się tam gdzieś spełniły. Przez to zdobywali wpływ na umysły niedoświadczonych i powodowali zachwianie się ich wiary. Niektórzy badali Biblię, by wynaleźć własną wiarę, niezależną od ciała społeczności. Szatan cieszył się z tego wszystkiego, ponieważ wiedział, że ci, którzy odłączą się od kotwicy, to staną się pod wpływ różnych błędów i będą miotani wiatrem różnych nauk. Wielu z tych, którzy w pierwszym i drugim poselstwie zajmowali wiodące pozycje, zaparli się ich, wskutek czego w całej społeczności nastąpił rozłam i zamieszanie. Następnie moją uwagę skierowano na Millera. Zmieszany patrzył na to wszystko i garnęła go troska i ból o swój lud. Społeczność, która w 1844 roku była zjednoczona i miłująca się, utraciła swą miłość, zwalczała się wzajemnie i popadała w zimny, odstępczy stan. Gdy to obserwował, troska żerała jego siły. Widziałem, jak kierujący mężowie śledzą go w obawie, że może przyjąć on trzecie poselstwo anielskie i przykazania Boże. Gdy Miller chciał skierować się ku światu z nieba, układali przeróżne plany, aby odwieć je od tego zamysłu. Wywierany był ludzki nacisk, aby zatrzymać go w ciemności, a przez to zahamować jego wpływ na tych, którzy sprzeciwiali się prawdzie. W końcu Miller podniósł swój głos przeciwko światłu z nieba. Zbłądził się w tym, że nie przyjął poselstwa, które całkowicie wyjaśniałoby jego rozczarowanie oraz wylałoby światło i błogosławieństwo przeszłe wydarzenia, a tym samym ożywiłoby jego wyczerpane siły, rozjaśniło nadzieję i doprowadziło do uwielbienia Boga. Skłonił się ku ludzkiej mądrości zamiast boskiej, jednak będąc przytłoczony pracą w dziele swego mistrza, podeszły wiekiem, nie był już odpowiedzialny tak jak ci, którzy go do tej prawdy odwiedli. To oni są odpowiedzialni za to i grzech spoczywa na nich. Gdyby Miller mógł ujrzeć światło trzeciego poselstwa, wtedy wiele rzeczy, które wydawały mu się ciemne i tajemnicze, zostałyby wyjaśnione. Ale współbracia okazywali mu tyle miłości i głębokiego zainteresowania, iż sądził, że nie może oderwać się od nich. Jego serce już skłaniało się ku prawdzie, ale patrząc na swoich braci, widział, że oni sprzeciwiali się jej. Czy w tej sytuacji mógłby rozstać się z tymi, którzy stali u jego boku przy zwiastowaniu przyjścia Jezusa? Uważał, że na pewno nie chcą go wprowadzić w błąd. Bóg tolerował to, że Miller dostał się pod władzę szatana, pod panowanie śmierci i ukrył go w grobie przed tymi, którzy nieustannie odciągali go od prawdy. Mojżesz popełnił błąd tuż przed wejściem do ziemi obiecanej.
Widziałem, że tak samo zbłądził Miller, gdy był już blisko wejścia do niebieskiego Hananu, pozwalając, by jego wpływ wykorzystany został przeciwko wprawdzie. Doprowadzili go do tego inni i też inni poniosą za to odpowiedzialność. Lecz aniołowie szczegą cennych prochów tego sługi Bożego i na głos i ostatniej trąby powstanie on ze swojej mogiły. Dziękuję.